W tym filmie zajmiemy się obliczaniem granic funkcji, które są określone różnymi wzorami na różnych przedziałach. I teraz zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj obliczyć te cztery granice tej funkcji, którą tutaj mamy daną. Pierwsza granica jest przy x dążącym do czwórki, i ten plusik tutaj oznacza, że dążymy do czwórki z prawej strony, czyli od strony argumentów większych niż 4. Więc jeżeli mamy argumenty większe niż 4, no to stosujemy ten dolny wzór. Bo on jest określony dla x większych niż 4. I tutaj nie jest istotne to, że dla x równych 4 mamy ten górny wzór. Dlatego, że jak liczymy granicę, to bierzemy argumenty, które są większe od 4, a nie równe 4. Dlatego stosujemy ten dolny wzór. No i tutaj możemy po prostu obliczyć, tak? Pierwiastek z 4, no to będzie 2. Granicą tej funkcji z prawej strony będzie 2 w tym punkcie. Dalej mamy tutaj do obliczenia granicę przy x dążący do 4 z lewej strony, czyli od strony argumentów mniejszych niż 4, no to stosujemy ten górny wzór. No i tutaj znowu nic szczególnego w czwórce się nie dzieje, możemy po prostu wstawić do wzoru tej funkcji, czyli będziemy mieli 4 plus 2 podzielone przez 4 odjąć 1, no to jest 6 podzielone przez 3, to też jest 2. No i teraz mamy do obliczenia granicę po prostu w x równym 4, czyli granicę obustronną. No, i granica obustronna istnieje tylko wtedy, kiedy ta granica lewostronna i prawostronna są sobie równe, a tak właśnie jest w tym przypadku, że w tym przypadku te granice lewostronna i prawostronna są równe, więc istnieje ta granica obustronna i ona po prostu jest równa 2. No i wreszcie ostatnia granica to jest granica przy x wzrocym do 2 z tej funkcji, no to w otoczeniu dwójki stosujemy ten górny wzór, który jest dla x między 0 a 4, czyli w otoczeniu dwójki stosujemy ten górny wzór, no i znowu możemy tutaj wstawić, dlatego że jedyny problem to by był, gdyby x było równe 1, wtedy mianownik by się zerował. Poza tym punktem to nie ma żadnego problemu z granicami funkcji, po prostu granica funkcji będzie tak jak wartość funkcji, czyli wstawimy tutaj znowu 2, dodać 2, podzielić przez 2, odjąć 1, no i mamy wtedy 4 podzielić przez 1, czyli granicą jest 4. Dobrze, zróbmy teraz kolejny przykład. No i znowu zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie obliczyć te cztery granice dla tej nowej funkcji. No pierwszy przykład to jest granica przy x dążącym do minus jedynki z prawej strony, czyli od strony argumentów większych od, je, od minus jeden, więc dla argumentów większych od minus jeden, no zastosujemy ten dolny wzór, czyli tutaj będziemy mieli 2 do minus pierwszej, czyli to jest jedna druga. Dalej mamy granicę z lewej strony przy, przy x dążącym do minus 1. No to tym razem stosujemy ten górny wzór. No i tutaj będziemy mieli po prostu sinus minus 1 plus 1, czyli sinus 0, sinus 0 to jest 0. I teraz mamy obliczyć granicę obustronną w minus 1. No ale tutaj widzimy, że granica prawostronna jest równa 1 druga, a lewostronna jest równa 0. Czyli one są różne. Czyli taka granica obustronna nie istnieje. Ta granica nie istnieje. No i na koniec mamy do obliczenia granicę przy x dążącym do zera z prawej strony, czyli dla argumentów większych od zera. No to w otoczeniu zera my musimy stosować znowu ten dolny wzór, no bo on jest dla argumentów od minus 1 do piątki, czyli w otoczeniu zera ta granica będzie, to będzie po prostu 2 do potęgi zerowej, czyli 1. No i obliczyliśmy wszystkie granice.